pewien gruziński car miał piękną córkę o imieniu Tamar. Pewnego dnia Tamar zachorowała i nie pomagało jej żadne lekarstwo i żaden z lekarzy nie wiedział, jak jej pomóc. Tamar tak schudła, zmarniała i zbrzydła, że aż wszyscy myśleli, że już nie żyje. Zawinięto ją w całun i wyniesiono ją poza zamkowe mury. Tamar jednak żyła. Świeże powietrze i zioła uleczyły jej chorobę. Dziewczyna stała się jeszcze piękniejsza. Poszła szukać nowego domu i trafiła do skalnego miasta, gdzie przygarnęła ją stara kobieta. Żyły razem i prowadziły skromne gospodarstwo. Pewnego dnia Tamar znalazła rannego żurawia, który był zbyt słaby, by odlecieć na zimę do ciepłych krajów. Zabrała go więc do swojego domu i wyleczyła. Ale na wiosnę jego stado wróciło i zdrowy żuraw poleciał za nimi. Pozostawił jej jednak prezent. Dwie różdżki. Srebrną i złotą. To, czego Tamar dotknęła srebrną różdżką, stawało się srebrem, a to, czego dotknęła złotą, złotem. Wkrótce Tamar stała się carycą. Piękną, mądrą i dobrą, bo pomagała każdemu potrzebującemu. Wielu władców starało się o jej rękę, ale Tamar nie chciała poślubić nikogo. Dowiedział się o niej szach Persji i postanowił ją zdobyć. Długo oblegał zamek Tamar ze swoim wojskiem, aż go zdobył. Ale samej Tamar nie dostał w swoje ręce. Gdy już miał ją złapać, Tamar rozpłynęła się w powietrzu. A szach? Zapłakał gorzko, bo zrozumiał, że nie można nikogo zmusić do miłości.